Od kiedy nutria i pulpa skończyły ze swoją parotitis epidemica, życie stało się jakby lżejsze. Ku wielkiej radości wszystkich zaczęły się właśnie ferie zimowe dla szkół podstawowych i odpadł problem odprowadzania Natalii do szkoły i odbierania jej o najdziwniejszych godzinach. Obie smarkule przesiadywały więc w domu albo na podwórku, a chorego ojca Borejko obarczono obowiązkiem pilnowania najmłodszych córek, podczas gdy starsze przebywały w szkole. Tato już nie leżał, lecz chodził po mieszkaniu, po królewsku zarzucając na siebie płaszcz kąpielowy i wypijając nieprawdopodobne ilości herbaty. Ze smutkiem też stwierdził, że jego parotitis epidemica kończy się niestety i trzeba będzie porzucić zacisze domowe, by wrócić do pracy i przez pół dnia czytać nie te książki, na które ma się ochotę. Ciotka Felicja, zmuszona zrezygnować z prób wychowania taty Borejki na świadomego ojca Kuchcika, przychodziła co drugi wieczór i gotowała wielki gar pożywnej zupy oraz jakieś praktyczne, łatwe do odgrzewania przez dwa dni następne, drugie danie. Na przykład tego dnia była zupa fasolowa, a drugie danie składało się z krokietów ziemniaczanych z grzybowym sosem. Wszyscy byli straszliwie głodni, jak zwykle, więc Gabrysia, skoro tylko wróciła ze szkoły, odgrzała obiad, parząc sobie palce w pośpiechu. Poganiano ją głodnymi okrzykami to z pokoju ojca, to z różnych miejsc, gdzie znajdowały się siostry. Dziwne było tylko to, że wśród tych wrzasków brakło głosu Pulpecji. Natomiast z łazienki dochodziło nucenie i pluski. Ponieważ Pulpet nie reagował na wezwania, Gabriela podeszła do Pulpeta. – Co robisz? – spytała, widząc siostrzyczkę schyloną nad umywalką. – Patrzę – brzmiała odpowiedź. Z kranu ciurkała żwawo zimna woda i Pulpa miała mokry przód sukienki. – Na co patrzysz? Chodź na obiad szybko. – Patrzę, że to nie tonie. – Co nie tonie? – zdziwiła się Gabrysia. Pieniądz nie tonie, a zawsze tonął. Kaczka utonęła i miś, i dużo rzeczy utonęło, a pieniądz nie tonie. Tknięta dziwnym przeczuciem Gabrysia niemal nieświadomie zbliżyła się do umywalki. Była ona pełna wody. W wodzie pływały różne przedmioty. Od maskotek, poprzez plastikowe koraliki, do znaczków pocztowych. Pulpa zaś nachylona nad tym wszystkim, ze skupieniem badała zachowanie 200 złotówki wirującej na powierzchni wody. Ponieważ w rzeczy samej banknot nie tonął, popychała go szczotką do zębów w stronę odpływu. A! Wrzasnęła Gabrysia, co Pulpę tak przestraszyło, że omal nie zleciała ze stołka między obiekty swych badań naukowych. Co, Gabuniu? Dawaj to! Które? To, to! Jęczała Gabriela, łowiąc dwusetkę jedną ręką, a drugą gorączkowo macając pod dnie umywalki w poszukiwaniu zatyczki. Należało jak najszybciej opanować odpływ wody, której strumień mógł unieść ze sobą jeszcze jakieś fragmenty ojcowskiej pensji. Teraz rozumiem, powiedziała Gabrysia do ojca, który stanął w drzwiach łazienki z prośbą o ocet zamarłą na ustach. Teraz rozumiem, dlaczego tu tak źle woda spływała. Tato, trzeba odkręcić kolanko, znajdziemy zapewne górę forsy. Patrycjo, co to znaczy? Spytał ojciec surowo. Pulpecja zaczęła się plątać w odpowiedziach, chlipać i łamać paluszki. Wreszcie wyznała, że od tygodni pochłania ją bez reszty topienie różnych przedmiotów oraz obserwowanie, jak zachowują się na wodzie te, które nie toną. Ojciec skojarzył sobie zaraz to wyznanie z enigmatycznymi komunikatami w każdym jak dotąd liście do mamy i postanowił się nie gniewać. Dziecko najwidoczniej nie wiedziało, co czyni. W dodatku wcale nie ukrywało swojego procederu. Przeciwnie, uczciwie informowało matkę o wynikach eksperymentów. Gdyby Milka była w domu, zapobiegłaby natychmiast tym ekscesom. Lecz Milki nie było. I Pulpa mogła jej wyznawać swe winy tylko na piśmie, nie będąc zresztą przynajmniej wprawną w tej dziedzinie. Patrycjo, rzekł ojciec z powagą, pieniądze cuchną, wierz mi na słowo, jakkolwiek w języku łacińskim istnieje twierdzenie wręcz odwrotne. Nigdy więcej, córko, nie dotykaj mojego portfela, bo możesz nagle znaleźć ślady okrutnych razów na swych pośladkach. Przerażona Pulpecja, która nie rozumiała z tej przemowy ani słowa z wyjątkiem wyrazów pieniądze i pośladki, na wszelki wypadek wybuchnęła głośnym wyciem pełnym męczeństwa i skruchy. Kompozycja ta poskutkowała z miejsca. Ojciec podniósł oczy, zatkał uszy, potem je odetkał i zatkał z kolei otwór gębowy Pulpeta. Wreszcie oświadczył, że jej przebacza i nakazał, by wytarła się cała ręcznikiem kąpielowym i zasiadła wreszcie do obiadu.